Jestem drugą córką Józefa Gosławskiego, rzeźbiarza i medaliera, i Wandy Gosławskiej, która była studentką mojego ojca, a później całe lata pracowali razem. Jesteśmy w jedynej przyzwoitej pracowni, jaką mój ojciec miał w swoim życiu. Jest to miejsce niezwykłe, jedyny znany mi przypadek wybudowania takich segmentów specjalnie dla rzeźbiarzy. Tu na parterze mieściło się 6 pracowni rzeźbiarskich, a kto ma trochę do czynienia z rzeźbą, to świetnie wie, czym jest pracownia na parterze, kiedy trzeba dźwigać takie ciężary. Ojciec miał rzeczywiście jakąś niezwykłą biegłość poruszania się od skali monumentalnej do maleńkiej skali monety. Największą popularność przyniosła mu chyba piątka z rybakiem, którą każdy miał w swoim czasie w kieszeni. Były takie okresy w życiu, kiedy właśnie na tych małych formach mógł się skupić. To właśnie medalierstwo pozwalało mu na pracę twórczą w czasie wojny. To jest mała forma, którą łatwo schować i już kampania wrześniowa stworzyła impuls do stworzenia późniejszej, całej dużej serii medali poświęconej bitwom, poświęconej męczeństwu w obozach, czyli takiej tematyce martyrologicznej, którą ojciec zajmował się właściwie do dnia swojej śmierci. Jednym z najbardziej tajemniczych dzieł, które ojciec pozostawił w zakresie medalierstwa, jest medal rok 1939. My nie wiemy, kiedy powstał. Zapewne między 17 września a styczniem 1940 roku, ponieważ przedstawia sytuację z 17 września, a na scenie głównej znajdujemy żołnierza polskiego o bardzo szlachetnych rysach. Zresztą ojciec kilkakrotnie przedstawiając żołnierzy polskich zawsze nadawał im takie rycerskie rysy. 17 września żołnierz polski walczy z hitlerowcem, a z tyłu wbija mu nóż w plecy krasnoarmiejec w charakterystycznej czapce z czerwoną gwiazdą. I jest to scena bardzo dramatyczna. Na tym medalu jest też bardzo piękny napis. Ojciec zawsze przywiązywał wagę i do treści napisu, i do liternictwa. Sam często te treści komponował i tu rzeczywiście ten napis odwołujący się do przedstawionej sytuacji jest po prostu wstrząsający. We wrześniu 1939 napadnięci przez armię niemiecką i bolszewicką, my Polacy ofiarą krwi broniliśmy wolności ludów, honoru i religii. To, co trzymałam w ręku, jest oryginalnym gipsem. Medalem, który zalany, żeby nie można było go otworzyć i zobaczyć, co tam jest, towarzyszył ojcu w czasie okupacji, w czasie lat stalinowskich. I wreszcie tutaj w Warszawie. O medalu powiedziała nam jego starsza siostra Anna,
kiedy ojciec już nie żył, a myśmy z siostrą na tyle podrosły, że no byłyśmy świadome, z czym mamy do czynienia. I on sobie leżał zalany całe lata pod warsztatem w piwnicy. Dopiero w 2009 roku myśmy się zdecydowali to dzieło upublicznić. Miałam wzruszającą przyjemność mieć w ręku próbę tej monety. Naprawdę trudno jest mi opanować wzruszenie, kiedy myślę o tej całej historii tego dzieła, które ukryte z myślą, że nigdy nie ujrzy światła dziennego, nagle mam w ręku monetę z medalem ojca. Pani Aniu, ja chciałbym pani też coś pokazać. Jezus Maria. Boże, to on już jest. Po prostu trudno mi jest opanować łzy w takim momencie. Czy to po tylu latach w takiej historii i to się pokazało. Widzę ją w pracowni i czuję, jak jakieś niezwykłe koło historii zatoczyło obiekt. Myślę o tym, jak ojciec odebrałby tą monetę. No, tylko seans spirytystyczny mógłby nam odpowiedzieć na to pytanie, ale sądzę, że byłby wzruszony chyba nie mniej niż ja. Bo te wszystkie doświadczenia, które przeszedł, to ukrywanie modelu i ten zaskakujący koniec, a może to jeszcze nie jest koniec historii tej kompozycji, myślę, że zrobiłyby na nim ogromne wrażenie.